Dzień dobry! Witajcie kochani! To my, znów my, szalone bibliotekarki! Cześć! Pani Madzia! Pani Gosia! Witamy Was kochani! Słuchajcie, trwa tydzień bibliotek. Rozpoczął się dokładnie 8 maja. Dzisiaj jest który, Pani Madziu? Nie wiem, 13? Chyba 13. Wow, to ponoć pechowe, ale chyba nie. Nie! Bibliotece pechowy. Nie, tak się nie. Słuchajcie, hasło tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek to zasmakuj w bibliotece. Czy my smakujemy coś? Jedliśmy coś dobrego dzisiaj? Tak, ja jadłam dzisiaj wafelki. I czekoladkę, przyznaję się. Ale przyniosłam musy owocowe na zdrówko. Także... Owocki też mamy. Tak, też mamy. No i mamy fajne książki, które dotyczą trochę właśnie tego smakowania w bibliotece. Wiecie, że biblioteka już otwarta, nie? Wiecie? Wiecie czy nie wiecie? Wiecie, oczywiście, że wiecie. Więc możecie przyjść i te książeczki... Zasmakować, słuchajcie. Czekają na Was niektóre nowiutkie, pachnące, niektóre te tak już stare, zakurzone, ale też super. Dokładnie. Zapewne też słyszeliście wiersze, opowiadanie, bajeczkę pod tytułem, to było Marchewkowe pole, tak. Które wczoraj chyba była przeczytana pierwsza część i druga przez Panią Beatę, dzisiaj będzie trzecia część, także tak. Zapraszamy do wysłuchania. A także być może zrobiliście już taką superaśną zakładkę do książki w kształcie marchewy, nawiązujące też do tego zasmakowania. Dokładnie, tak? Książek biblioteki, więc a jeśli nie zrobiliście, no to macie na to czas, proszę bardzo. Dokładnie, poszukajcie filmiku, sprawdźcie jak się taką zakładkę robi. Oliwka bardzo tam fajnie, precyzyjnie pokazała, więc to jest naprawdę mistrzyni w tych takich plastycznych różnych naszych cudeńkach. Dokładnie, dokładnie, także sprawdźcie i jak jeszcze nie zrobiliście, to róbcie koniecznie. Słuchajcie, co jeszcze? Zapraszamy oczywiście do biblioteki i proponujemy bardzo fajną książkę, Gotuj mi bajkę, właśnie taką tematyczną, taką nawiązującą do tego hasła Tygodnia Bibliotek, zasmakuj w bibliotece. Dokładnie. Oczywiście do wypożyczenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Także szybko do 16 dzisiaj, jutro też do 16, a w piątek aż do godziny 18 mamy czynną bibliotekę. Dokładnie. No i właśnie a propos tego ugotuj mi bajkę, pomyślałyśmy z Panią Gosią, że my Wam dzisiaj ugotujemy bajkę. Taką w 2 minuty, na szybko. Jesteście na to gotowi? Tak, na pewno. Oczywiście. Bo my nie jesteśmy takie cudowne kuchareczki, ale... A bajkę ugotujemy, bajkę damy radę. Uwaga, co będzie Wam potrzebne? Weźcie mamę, weźcie tatę, brata, siostrę. Przygotujcie sobie kartkę, na której będzie napisane kto, z kim, gdzie, kiedy i co robi. I uwaga, na czym będzie polegać zabawa. My się będziemy z Panią Gosią bawić tutaj dla Was na żywo. I zabawa polega na tym, że ja biorę kartkę, zasłaniam się tutaj książką, żeby Pani Gosia nie podglądała i wpisuję kto. Wymyślam jakąś postać. Ja na przykład piszę... Napisałam i teraz uwaga, muszę zawiąć tą kartkę, żeby Pani Gosia nie widziała, kogo ja tam wpisałam. Teraz daję kartkę Pani Gosi, a ona wpisuje z kim. Ja ją też tutaj zasłonię, nie podglądam, choć mnie kusi straszliwie, ale nic nie będę podglądać. Ciekawe, co tam napisze, nie? Pani Gosia teraz tą karteczkę też składa, żebym ja nie widziała, co ona napisała. Jest gotowa. Jest. Słuchajcie, Pani Madzia. Tak. Gdzie? Kolejne pytanie. Gdzie? I ja biorę. A to była moja ulubiona zabawa, kiedy się bawiłam takie coś z moim bratem i z rodzeństwem. Było fajne. Fajne opowiadanie, potem z tego powstanie. No jestem bardzo ciekawa. Jaką my tu bajkę ugotujemy, słuchajcie. Zaginam. Teraz Pani Gosia pisze, kiedy? Ciekawe, co ona nam wpisze. Oby nie w zimie, bo w sumie maj mamy już. No ciekawe, ciekawe. Uwaga, uwaga. Jest. Dobra. I Pani Madzia, co robią? Co robią? Dobrze, co oni robią? Słuchajcie, no to mamy. Rozwijamy. O rany! Słuchajcie! Ugotowałyśmy bajkę, chcecie posłuchać, co nam wyszło? Uwaga! Merida z Kubusiem Puchatkiem w kawiarni wczoraj robili pranie.
Nieźle, nie? Zobaczcie, to jest nasza historia. Taką wam na szybko ugotowałyśmy bajeczkę z panią Gosią. To teraz zabierzcie rodziców, rodzeństwo i też ugotujcie taką bajkę w domu. Ok? Gotowa, fajna bajeczka, ugotowana, smaczna, jak myślicie? Ja myślę, że pycha, tak? Pewnie, miam, że miam. Tak. Miam, miam. Rewelacja. Kubuś Puchatek by był bardzo zadowolony. Melita chyba też. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Pa!